Czeskie strażacy od kilku tygodni dysponują nowym wozem strażackim z motopompą. W ramach zakupów centralnych Straż Pożarna kupiła 35 wozów do przewożenia materiałów. Jeden z nich dzięki decyzji pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku trafił do tczewskich strażaków. Jest to jedyny taki wóz w naszym województwie. Doposażeni strażacy będą bardziej mobilni, a ich praca bardziej efektywna. Jest to nowy samochód zaopatrzeniowy, samochód służący do przewozu materiałów, różnych materiałów, jakie potrzebują strażacy do pracy. Przede wszystkim do działań długotrwałych. Takie samochody mogą przewozić środki gaśnicze, środek pionotwórczy, oczywiście w pojemnikach, jak również sorbent, materiały przydatne podczas powodzi. Samochody takie mają o wiele większe zastosowanie w praktyce. Tego typu samochody również są wykorzystywane do działań humanitarnych. Mieliśmy dla przykładu wyjazd polskich strażaków na Ukrainę z materiałami potrzebnymi tamtej ludności dotkniętej skutkami wojny. No i tego typu samochody właśnie również Państwowa Straż Pożarna, jeżeli zachodzi taka potrzeba, są dysponowane. Tego typu samochody biorą udział w akcjach nie tylko na terenie powiatu tczewskiego, nie tylko na terenie powiatu, w którym znajduje się jednostka, ale również w ramach centralnych odwodów operacyjnych mogą być przedysponowane do działań, rzeczywistych działań ratowniczo-gaśniczych na terenie całego kraju. No i te przykłady to powódź, tak, która przechodziła w ostatnich latach przez Polskę, czy też pożary lasów, nie tylko na terenie naszego kraju, ale i za granicę. Tego typu pojazdy są wykorzystywane. Samochód posiada również pług, który ułatwi prowadzenie akcji strażaków w warunkach zimowych. Ma też dźwig o nośności kilku ton, dzięki któremu kierowca będzie mógł samodzielnie załadować towar na samochód. Na wyposażeniu tczewskiej jednostki jest także nowa motopompa, która również znacznie ułatwi pracę strażaków. To jest właśnie przyczepa z motopompą, a w zasadzie agregatem pompowym do wody zanieczyszczonej. Wydajność tego sprzętu to 7200 litrów na minutę. Wody, która może być zanieczyszczona, a przede wszystkim do usuwania skutków powodzi, zalania dużych obszarów. Mieliśmy w 2010 roku na terenie naszego powiatu rozlewiska, które po kilka dni pompowaliśmy. Dzięki temu sprzętowi będzie nam łatwiej, będziemy mieli ten sprzęt na miejscu. Wówczas musieliśmy korzystać z pomocy innych jednostek z terenu województwa. Nowy samochód zaopatrzeniowy zastąpił stary o mniejszych parametrach i wydajności. Dysponowaliśmy samochodem kwatermistrzowskim, no, który nam służył od 2003 roku. No, trochę posłużył. Teraz jego przeznaczenie to przekazanie do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Środki na zakup wszystkich samochodów pochodziły między innymi z Unii Europejskiej. Koszt jednego wozu to kwota kilkuset tysięczna. Sam samochód kosztował ponad 590 tysięcy, pompa to 160 tysięcy złotych.